Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Co to oznacza, że Pan Jezus sam wstąpił do nieba, że nie został wzięty tak jak Matka Boża, tylko własną swoją mocą boską wstąpił, uniósł się z ziemi, wstąpił do nieba na oczach swoich uczniów. Razem z tym mamy nakaz misyjny. Mój Jezus mówi do wszystkich: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak wiemy, to nie jest łatwe, bo często tymi narodami są nasze rodziny, są nasi znajomi, nasi współpracownicy, czy choćby nawet podwładni. Ale ja jestem z wami aż do skończenia świata. Z tą obecnością Jezusa damy radę ten nakaz misyjny spełnić.